Powrót Johna Cena oficjalnie zapowiedziany. Więcej informacji na temat kontuzji Cody'ego, szokujące wydarzenia na Monday Night Raw, pierwsza walka na Money in the Bank zapowiedziana i prawdopodobny przeciwnik Romana Reignsa. To i wiele więcej już w dzisiejszym VIF News. A po więcej takich materiałów zapraszam serdecznie do subskrypcji naszego kanału. Powrót Johna Ceny oficjalnie ujawniony. Wiele osób zakładało, że powrót lidera C-Nation możemy zobaczyć już na Hell in a Cell albo najwyżej na Money in the Bank. Wszystko dlatego, że pojawiły się plotki o jego potencjalnej walce na SummerSlam z Theorym o tytuł Stanów Zjednoczonych. Historia pasuje, nawiązanie ze strony Theorego, jak i Ceny są. Wszystko wskazuje w kierunku ich walki. Teraz wydaje się, że jest to prawdopodobne, ponieważ WWE nie zwlekało i podczas Raw po Hell in a Cell zapowiedzieli oficjalne datę powrotu Ceny do WWE. John pojawi się na Monday Night Raw 27 czerwca w Teksasie. Warto również zaznaczyć, że jest to ostatni Raw przed galą Money in the Bank, która odbędzie się w sobotę 2 lipca. WWE świętuje obecnie 20-lecie kariery Johna i wydaje się, że zwieńczeniem będzie właśnie jego walka na SummerSlam. Po tym, jak Cody Rhodes doznał kontuzji, o której jeszcze dziś powiem, WWE potrzebuje stabilnego face'a dla podbudowy największej gali lata. Jednak jeśli nie Theory, może Cena pójdzie tak samo jak rok temu na Romana, w walce z kim chcielibyście zobaczyć Cena podczas SummerSlam? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Szokujące wydarzenia na Monday Night Raw. Pierwsza czerwona tygodniówka po gali Hell in a Cell przyniosła nam wiele ciekawych rzeczy, m.in. aktualizację sytuacji z Cody'm, pretendentkę do tytułu Bianki na Money in the Bank, jednak najbardziej szokująca sprawa dotyczy grupy Judgment Day. Edge, Priest i Ripley zapowiedzieli, że już dziś na Raw poznamy nowego członka tej grupy, którym okazał się ku zaskoczeniu Balor. Nie tyle było zaskoczeniem, że to on, bo wiele osób na niego stawiało, a po prostu to, jak się to stało. Tak po prostu zapowiedzieli go już. Chwilę później jednak wszystko stało się jasne. Priest powiedział, że aby stanąć jeszcze wyżej, muszą odciąć to, co ich ciągnie w dół. I tym czymś, a raczej tym kimś, jest Edge. Cała trójka brutalnie atakuje Edge'a, pozostawiając fanów WWE w kompletnym szoku. Balor przechodzi heel turn i prawdopodobnie jest nowym liderem Judgment Day. Więc dlaczego po tak udanym heel turnie WWE postanowiło odwołać plany z Edge'em? To zresztą dość proste. Po kontuzji Cody'ego WWE nie ma do swojej dyspozycji babyface'ów, dlatego ściągają Johna Cena i dlatego turnują zapewne Edge'a. Możliwe, że Edge i Balor zawalczą ze sobą dopiero na SummerSlam, ponieważ atak obecnej grupy był tak brutalny, że raczej Raiderar Superstara nie zobaczymy kilka tygodni. Można więc śmiało powiedzieć, że WWE zaskoczyło wiele osób wydarzeniami podczas tego Raw. I można zrozumieć osoby, które z tej sytuacji zadowolone nie są. Edge idealnie odnalazł się w swojej mrocznej roli i fajnie poprowadził Ripley Priesta. Teraz jego miejsce zajmuje Balor i kto wie, jak się losy grupy dalej potoczą. Pierwsza walka na Money in the Bank zapowiedziana. Pozostając jeszcze chwilę w temacie Judgment Day, to wiemy, że już podczas najbliższej gali pay-per-view Money in the Bank Ripley zmierzy się z Bianką Belair o tytuł kobiet Raw. W main evencie Monday Night Raw zobaczyliśmy Fatal 4-Way, w którym brały udział takie osoby jak Alexa Bliss, Doudrop, Ripley i Liv Morgan. Sama walka była na ok poziomie i chyba nawet dostaliśmy zalążek tag teamu pomiędzy Liv a Alexą. Kto wie? Najważniejsze jest jednak to, że Ripley wygrała i jako przedstawicielka Judgment Day zmierzy się z Bianką na nadchodzącym pay-per-view. Czy to będzie czas, kiedy Ripley stanie na szczycie w lepszej formie niż miało to miejsce ostatnio? Według Was, pokona ona Biankę, czy może jednak nie? Piszcie poniżej w komentarzach. Nowe informacje na temat kontuzji Cody'ego Rhodesa. Jesteśmy chwilę po gali Hell in a Cell, na której Cody Rhodes jak mało kto w historii udowodnił, jak wielkim terminatorem jest. Zawalczą w klatce z Rollinsem, mając naderwany mięsień piersiowy. Gdyby tego było mało, dali oni świetne widowisko, nie tylko wrestlingowe, ale pod względem historii, oprawy, nawiązań i tak dalej. To było po prostu cudo. Po więcej ocen i opinii na temat Hell in a Cell odsyłam do naszych plusów i minusów. Jednak cały świat żył tym, co dalej z Rhodesem, patrząc na powagę jego kontuzji. Otworzył on Rąk, gdzie powiedział, że chce iść po walizkę. Co za powolony gostek. Ostatecznie jednak wiemy, że tak się nie stanie. Po chwili wzajemnego szacunku Seth Rollins brutalnie atakuje Cody'ego, co prawdopodobnie doprowadza do wypisania byłego zawodnika AEW z WWE TV. Co do samej kontuzji, to podobne urazy zawodnicy leczą średnio w 6-9 miesięcy w zależności od powagi i zresztą od samego zawodnika. Jednak historia zna przypadki szybszego powrotu, jak chociażby John Cena w 2008 roku podczas Royal Rumble. Tam
sam również miał problem z mięśniem piersiowym i zszokował świat powrotem kilka miesięcy wcześniej niż zakładano. Jeśli chodzi o ten legendarny powrót, to już za chwilę na naszym kanale pojawi się film na ten temat, więc jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Wracając do Rhodesa, to jest to wielka strata dla WWE, którzy chcieli oprzeć podbudowę SummerSlam właśnie na nim. Teraz pozostają im takie osoby jak Edge czy John Cena, ponieważ Romana często raczej widzieć nie będziemy. Mam nadzieję, że Cody jak najszybciej wróci do zdrowia. Już teraz wiele osób stawia go jako szokujący powrót i zwycięzcę Royal Rumble meczu w przyszłym roku. WWE ujawniło przeciwnika Romana Reignsa. Kwestia obecnie podwójnego mistrza świata w WWE wzbudza coraz więcej kontrowersji. Roman Reigns po pokonaniu Brocka Lesnara na WrestleMania i wejście w posiadaniu dwóch tytułów mistrzowskich nie pojawia się zbyt często, a co lepsze, nie broni tytułów. To osłabia pozycję i Monday Night Raw i Friday Night SmackDown, ponieważ grono main eventu tych gal nie ma o co walczyć. Jednak wydaje się, że poznaliśmy potencjalnego pretendenta Romana na gali Money in the Bank. Podczas ostatniego Raw i segmentu Miz TV Riddle wyzwał do walki Romana Reigns. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że Riddle będzie jednym z nadchodzących przeciwników i wygląda na to, że chyba WWE właśnie realizuje ten plan. Jedyny problem polega na tym, że po zmianie miejsca gali Money in the Bank Roman Reigns został usunięty ze wszystkich materiałów promocyjnych. Jednak to było przed kontuzją Cody'ego i wydaje się, że Roman jednak pojawi się na tej gali. Oczywiście raczej nie można zakładać, że Riddle będzie wiarygodny w walce, ponieważ osoba, która pokona Romka, będzie kimś znacznie większym. Obecnie mówi się o Ortonie na SummerSlam i McIntyre'ze na gali w UK, która odbędzie się 3 września. Zresztą sam plakat tej gali wskazuje na to, że to właśnie Drew może być największym rywalem Romana. I kto wie, czy przed własną publicznością nie pokona go. Jednak na dany moment wygląda na to, że na Money in the Bank zobaczymy walkę Romana z Riddlem. Nowe informacje na temat sytuacji MJF-a i AEW. Największą niewiadomą obecnie w świecie wrestlingu jest sytuacja dotycząca MJF-a i jego relacji z federacją All Elite Wrestling. Podczas ostatniego Dynamite dał on niesamowite promo, które bardzo pozytywnie zostało odebrane przez wrestlingową społeczność. Niestety gorzej zostało odebrane przez sam zarząd AEW, jak i Warner Bros. Discovery. MJF został usunięty ze strony rosteru federacji, jak i wycofane zostały jego przedmioty ze sklepu. To nie wszystko, ponieważ oficjalny Twitter AEW przestał obserwować zawodnika i wygląda na to, że to dopiero początek. Jak podaje PW Insider, wytwórnia Warner Bros. Discovery zażądała usunięcia MJF-a ze wszystkich spotów reklamowych TBS i TNT, tak samo jak i z intra wszystkich gal. Co ciekawe, pojawiła się również informacja, że sam Tony Khan nie był zadowolony z odbioru promo na Dynamite. Chciano, aby ludzie stanęli przeciwko niemu, jednak cała publiczność na arenie, jak i społeczność w internecie stanęły po stronie MJF-a, co no niestety postawiło federację w bardzo złym świetle. Możliwe, że to i jest powód, dla którego samo Warner Bros. Się wmieszało w sytuację. A może to wszystko jeden wielki work i wszyscy zostaliśmy nabrani. Można jednak powiedzieć teraz śmiało, że sprawa MJF-a to najgorętszy obecnie temat w świecie wrestlingu. A wy, uważacie, że jest to dobry story, czy sytuacja wymyka się z rąk AEW? No i z kim według was powinien zawalczyć John Cena na gali SummerSlam 2022? Jeśli macie swoje propozycje, to śmiało piszcie je w komentarzach poniżej. Jak zawsze chciałbym podziękować wszystkim wspierającym za pomoc w rozwijaniu tego projektu, a szczególny buziak kieruję w stronę Just Hexu. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.